miało wyjść wejście dynamiczne. A jak wyjdzie, to zobaczymy. Ale wyszło psychodynamiczne. Wejście psychodynamiczne. Tak jest. Ty. Szczęść Boże, cześć, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym filmiku naszej wspaniałej, w naszym wspaniałym kanale Betania, nagrywanym zupełnie na żywo, bez żadnego montażu. Tak naprawdę nie mamy kamerzysty i montera, nagrywa się samo. Nie żartuję. Nie mamy kamerzysty, będzie filmik z kamerzystą, ale póki filmik z kamerzystą i jakieś inne tematy, to zaczniemy też coś mówić bardziej na poważnie troszeczkę. I dlatego, żeby było bardziej na poważnie, to mamy poważnego gościa, Piotr Zalewski. W poważnym dresie. W poważnym dresie, w Adidasku. Ja mam podróbkę, on ma oryginał, więc poważnie to wygląda zupełnie. Tak, Piotrek. Piotrka może kojarzycie z takiego kanału Wyrwani z Niewoli, z Psyche, WZN i z jakichś innych, to wszystko też tu wrzucimy, to jest złoty tekst i do tego wrócimy jeszcze. W każdym razie Piotrek jest osobą, która zna się na tematach, które chcielibyśmy dzisiaj pogadać, a dzisiaj chcielibyśmy pogadać o tym, co to znaczy strach, że ktoś się straszy, że ktoś ma strach, ma lęk, doświadcza pewnej niemocy i się boi. Mhm. Czy to normalne, czy nienormalne? Myślę, że bardzo normalne i każdy bez względu na, nie wiem, nawet stopień zalewania tych różnych emocji, każdy przeżywa, tak? Czy jest osoba względnie zdrowa, tak? Względnie niezaburzona, no. Przeżywamy te emocje. Warto rozróżnić strach jako coś realnego, realne zagrożenie, no. A lęk jako wyobrażone zagrożenie, nie? Czyli już mowa o zagrożeniu jest, tak? Czyli tak naprawdę to jest bardzo naturalna emocja, która jest tak naprawdę dobra, potrzebna, funkcjonalna, która informuje nas o tym, że jest jakieś zagrożenie, tak? Mhm. Czyli, że normalnie sobie funkcjonuje i nagle, o kurczę, coś się boję, coś ten, czyli to jest taka norma mojego organizmu. I jest ten impuls, to tak porównanie takie bardzo fajne, myślę, i adekwatne, to jest tak jak z samochodem, jak jest deska rozdzielcza, jak w samochodzie pojawiają się, są kontrolki, które się zaczynają świecić. Na przykład, nie wiem, brakuje oleju w silniku, zapala się odpowiednia kontrolka. Check engine i lipa. Tak jest. I wtedy to nas informuje, kurczę, nie ma oleju, więc zatrzymuję się, wyłączam samochód i dolewam tego oleju tam po jakimś czasie, bo tam samochód musi ostygnąć i tak dalej. Już tam nie wchodzimy w kwestię. Pozdrawiamy ten mechanika. Pozdrow dla mechaników. Tak. Ale jeśli faktycznie obudzi się we mnie jakaś emocja, mówimy teraz tutaj o lęku bądź strachu, tak? To rzeczywiście, to nas informuje, aha, coś nam zagraża. I teraz kolejnym krokiem jest nasza odpowiedź, rozeznanie, co to jest, tak? Co jest tym stresorem, tak? I jaki jest mój teraz stosunek do tego zagrożenia, tak? No bo tak jak właśnie ktoś tam mógł napisać albo się poczuć w tej sytuacji zdezorientowany, bo coś się, jakiś nasz schemat funkcjonowania się łamie. Coś się dzieje takiego, a nie innego. Ciężko nam się w tym odnaleźć, ale już stwierdziliśmy, że się odnajdziemy, odnajdziemy w tej sytuacji i teraz doświadczam pewnego, właśnie, kurczę, że zrobiłbym coś, ale trochę się boję. I to ja się boję ciemności, no i... Naprzód żołnierz! I w ogóle może bym w ogóle z domu nie wychodził i w ogóle siedział tylko i tak dalej. I teraz co zrobić, żeby ten strach i lęk, który odczuwamy, co nie? Nie wiem jak ty, ale ja odczuwam, co nie? Że jakoś ten strach i lęk w moim życiu też kapłańskim, w moim funkcjonowaniu, w jaki sposób ja odkrywam, co nie? Że pewne moje zachowania też ja widzę, że tak jakby to jest właśnie w konsekwencji tej sytuacji takiej niewiadomej. Zawsze chciałem mieć ułożone, nagle jest niewiadoma. Czuję pewien strach i też lęk i teraz co zrobić, no właśnie, żeby kurczę z tego jakieś dobro wyciągnąć. No nie? Żeby nie usiąść i kurde, tam koniec świata i w ogóle dawajcie papier toaletowy i wystarczy, co nie? Tylko, że okej, jest nowa sytuacja, mam strach i lęk, ale idę do przodu, coś robię. Tak, więc pojawia się pytanie, jaki ja powinienem mieć stosunek wobec właśnie tego lęku, strachu, żeby zachować też taki dobrostan, tak? Psychiczny, duchowy, wszelki. Myślę, że najważniejsze i najbardziej taką istotną sprawą jest to, żeby nie uciekać, nie unikać tego lęku, czyli się zmierzyć z nim, ale nie zmierzyć się z nim na zasadzie wchodzenia na głęboką wodę, czyli ja już wchodzę w ten lęk, bo też można przeholować, pójść w drugą stronę, tylko na zasadzie takiej, że ja nie unikam, bo mam świadomość tego, że jeżeli unikam lęku,
Czyli nie wiem, pojawia się lęk we mnie, zaprzeczam, nie, ja się nie boję, nie, ja się nie, nie boję. Nie ma koronawirusa, nie? No, nie, nic się nie dzieje. Do takich paradoksów możemy dojść, no. To ja paradoksalnie wzmacniam ten lęk. Czyli na zasadzie nie myśl o różowym słoniu, nie? Księże Stanisławie, nie myśl o różowym słoniu, nie? I już te bajki wszystkie się przypominają z różowym słoniem. Zwykle różowy słoń się mocno nasuwa nam, tak na poziomie poznawczym, tak? I teraz ja w tym momencie, kiedy mówię, nie lęka się, nie bój się, to paradoksalnie wzmacniam go, nie? Umacniam, nadaję mu coraz większą siłę. Więc jakie jest rozwiązanie? No, być w tym lęku, tak? Przeżyć go, poczuć go, zaakceptować. Ja go mam. Ja go mam, ten lęk. On jest po prostu. Zaakceptować jako no coś naturalnego. On jest w obliczu zagrożenia, tak? Realnego, bo rzeczywiście są na to jakieś dowody, że ludzie umierają. Dokładnie. Tak, zarażają się i tak dalej. Nie chodzisz do szkoły, obostrzenia w ilości osób, spacerów i tak dalej, przemieszczania się. To jest tak jakby coś konkretnego, działającego. Coś konkretnego. Tak. Już pomijając skalę, czy rzeczywiście obiektywnie jest tak rzeczywiście, jak nam podają. No tak. Zostawmy to na bok. Ale jest to jakieś tam realne zagrożenie, które właśnie jakoś wpływa negatywnie na ludzi, na niektórych bardzo tragicznie. Więc ja w tym momencie nie zaprzeczam temu, mierzę się z tym, konfrontuję i muszę o jednej rzeczy bardzo ważnej pamiętać, że to są takie trzy złote zasady lęku, nie? No. Czyli, że lęk, to jest bardzo ważne, że lęk, jak ja się z nim mierzę, on mija, tak? On mija, on mnie nie zabije, on mnie nie jest w stanie mnie zabić i mogę się z nim oswoić. Czyli on trzy zasady lęku, tak? Czyli nie zabija, mija i rzeczywiście mogę się z nim oswoić. Ale ktoś powie, no mi nie mija ten lęk, nie? On mnie zalewa cały czas. Zalewa tylko wtedy, kiedy ja przed nim uciekam i jego unikam. Osoby na przykład z zaburzeniami lękowymi, a jest ich najwięcej, jak mówią psychoterapeuci, którzy się znają na sprawie, mówią, najczęściej ludzie do nich przychodzą z zaburzeniami lękowymi, paradoksalnie. Nawet nie z depresją, ale z zaburzeniami lękowymi. Swoją drogą w depresji też się mieszczą zaburzenia lękowe. No tak. Ale chodzi o to, że Takie osoby, rzeczywiście one, osoby w zaburzeniu lękowym nie mają umiejętności i nie potrafią jakby być w kontakcie z tym lękiem. Czyli paradoksalnie, gdyby oni potrafili pobyć z nimi, pobyć z tym lękiem, być w nim, wejść w ten dyskomfort, bo to jest dyskomfort, tak? Boję się, więc rodzi się od razu, automatycznie, nie chcę wchodzić w tą nieprzyjemność, bo on jest bardzo nieprzyjemny lęk, tak? Bo scenariusze w głowie powstają potężne, jeszcze nabudowują się w nas. Więc jest ta reakcja, uciekaj, tak? Uciekaj przed tym zagrożeniem, które się w nas pojawia. I teraz, jeżeli osoba w zaburzeniach lękowych wyćwiczy się w jakimś tam procesie terapeutycznym, po kilku latach nawet, w tym, że ona się z tym mierzy, jest tym, to automatycznie te zaburzenia lękowe osłabiają się, tak? Czyli osoba nagle zdrowieje, nie? Bo w tej sytuacji, w której jesteśmy, ty też może młody widzu może zauważyć sobie, tak jakby w swoich reakcjach, że możemy właśnie albo całą tą sytuację, w której jesteśmy, co nie zagrożenia, jest kwarantanna od koronawirusa, jesteśmy sobie w domku i tak, zagrożenie i w ogóle strach cały czas i lęk taki przed tym, że ten wirus jest, totalna olewka, że go nie ma i to jest wymyślone i w ogóle mam ferie, wakacje i mam to gdzieś po prostu i sobie nie żyję. I tak i trzecia forma, że tak naprawdę ja mogę wpaść w taką w ogóle nawet nie bezczynność, co nawet taką nieobecność, co nie? Że tak naprawdę ta cała sytuacja może tak mi narosnąć, że ja nagle, że mnie nie będzie. Że lepiej, żeby mnie nie było. Co nie? I co zrobić na przykład, żeby jakiś konkret taki, co nie? Że jak sobie poradzić, żeby właśnie nie wpaść, bo to chyba jest najgorsze, co nie? Bo jeszcze o ile ktoś tak jakby odrzuca to zupełnie, no to i będzie se wyłaził do Jurowieckiej, do nie wiem, Alfy, będzie chciał, to po pierwsze klamkę pocałuje, bo zamknięta galeria i nie wejdzie, albo policja go zawinie i tyle z tego było, co nie? Jak ktoś się mocno przyjmuje i tam sobie robi wizje katastroficzne, to jeszcze jest obecny, ale właśnie co zrobić, żeby nie dopuścić do tego, że ktoś właśnie tak jakby zgaśnie, co nie? Bo to chyba byłoby największą taką, teraz takim problemem, co nie? Że taka, no powiedzmy w wielkim cudzysłowie, nie pamiętam, że co nie? Że tak jakby, żeby nie wpaść taką deprechę, co nie? Taką, że o kurde, nic mi się nie chce, co nie? Żeby siebie nie wygasić. Dokładnie, więc tak myślę sobie, że trochę lęku jest nam potrzebne, nie? Czyli żeby utrzymać na pewnym poziomie lęk, który będzie w skali od 0 do 100 na 40 na przykład, tak? Jak to zrobić? Jest fajne, na przykład konkret. Pytałeś o konkret.
poznawczo-behawioralnej terapii jest kilka takich technik. Na przykład technika gradacji, tak zwanego stopniowania. Czyli zrobić sobie jakby lęk rozpisać trochę, nie? Czyli w kontekście na przykład koronawirusa napisać na 100, jaki jest mój najsilniejszy lęk. Czego najbardziej się boję? Czego tak? najbardziej w tym kontekście się boję, nie? Po prostu już tak polecieć, na przykład dać się ponieść totalnie fantazją, tak? Czyli boję się, nie wiem... Kosmitów. Kosmitów, konkretnie tragedii, że kosmici jakby przyjdą, no. Każdy ma swoje, bo to jest subiektywne przeżywanie, tak? I teraz i trzeba zrobić na 90, jaki jest lęk, na 80, na 70, na 60, na 50 i na 0. Na 0 to jest totalnie chill, czyli takie pójście do galerii Jurowieckiej, chodzenie, po prostu mam wywalone. Nic, ja się niczego nie boję. Przez to narażam się, narażam innych i tak dalej. Więc najbezpieczniej wejść w taki, znaleźć takie 40-50, gdzie ja jestem w fazie pewnej czujności, nie mam wywalone. Czuwaj. Czyli ja ten lęk na takiej poziomie czujności utrzymuję poprzez to, że rozbieram go na części pierwsze, poprzez to w tym kontekście, jak jest mój lęk od 0 do 100, ale po 10, tak? Rozkładam. I wtedy, gdy mam na 40-50, to ja jestem w takim racjonalnym podejściu, takiej czujności. Czyli ja nie lekceważę, ale też nie popadam właśnie w katastrofizację, nie załamuję to mojego, nie wiem, nie zajmuję to mojej głowy i jestem w stanie funkcjonować. Więc to jest zdrowy sposób na to. Jakie konkretne też techniki można by było zastosować? Na przykład osoby w silnym lęku, jeżeli na przykład dochodzisz do takiego momentu, że kurczę, jestem na 80-90, cały czas żyję w tych katastrofizacji, która mi utrudnia relacje z moją żoną, mężem, z bliskimi, bo jestem ciągle zajęty tymi myślami, to warto na przykład zacząć od bardzo prostej metody i ktoś może powiedzieć gdzieś tam w kościele, że to tak trochę może brzmieć magicznie, ale oddech. Bo lęk powoduje nam, że mamy bardzo płytki oddech. Tak. Nie? I nie dostarczamy tlenu do organizmu. Dokładnie. I przez to jeszcze bardziej ten poziom lęku w organizmie jest wyższy. Siłą rzeczy. Więc warto na przykład, nie wiem, spróbować wejść w technikę takiego głębokiego oddechu. Nie? Jest metoda na przykład, że 4-6-6, czyli przez 4 sekundy robię wdech, raz, dwa, trzy, cztery, 6 sekund wstrzymuję, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i 6 sekund wypuszczam. Bardzo powoli wypuszczam, nie? I ilekroć mam bardzo wysoki poziom lęku, próbuję zrobić taką technikę. To nie jest nic magicznego, to spokojnie, to jest bardzo naturalne, nie wchodzimy w żadne ideologie. To jest czysta anatomia. Czysta anatomia i dzięki temu ja mam szansę, jak stres, lęk powoduje w nas silny poziom kortyzolu, tak zwany hormon stresu, to ja, nawet są na to dowody, pod wpływem głębokiego oddechu i takich ćwiczeń, ja go zmniejszam, ten poziom kortyzolu, nie? I wchodzę w taki stan czujności, w stan zdrowy. Polecam jeszcze, bardzo prozaiczna sprawa, picie dużo wody, tak? Bo paradoksalnie są na to dowody, że jeżeli piję systematycznie wodę, nie gazowaną najlepiej, to ja rozrzadzam ten kortyzol, tak? To wiesz, wszyscy o tym mówią cały czas. Bo nawet picie dużo wody to względy dietetyczne, co nie? Takie zwykłe, co dokładnie. Nawet, że dla zdrowia, co nie? Tak, tak. Co prawda tu nie chodzi o 27 stopni wody i picie, bo zabija wirusa. Pozdrawiamy kumających i oglądających internety, tak, ale właśnie picie wody i nawet pewnie w tej sytuacji sam spacer, co nie? Żeby też zmienić pewnie jakoś też. Te miejsce, które dokładnie. Wiadomo, że zostań w domu, ale sobie wyjść na spacer gdzieś tutaj w najbliższej okolicy, czy nawet pobiegać cokolwiek, to patrzcie, że nawet jak są te wszystkie te konferencje prasowe i tam mówią, co nie? I tam zawsze są pytania, czy można, no tak, z psem można wyjść i tak dalej, bo właśnie nikt nie zwraca uwagi na to, że okej, zostań w domu, ale w tym domu my nie możemy pozwolić właśnie, żeby nam psycha padła. No właśnie, no a nawet takie wyjście sobie, że nawet z tym poziomem lęku na 30%, że dezynfekuję ręce i nie gromadzę się wokół innych, co nie? Tak. Że zachowuję tą bezpieczną odległość 2 metrów. Idę sobie na spacer. To właśnie, spokojnie oddychając, tak naprawdę też trochę przewietrzę swoją głowę, co dokładnie, nie? Czasami na necie można siedzieć i wygooglować sobie wszystkie wizje katastroficzne i jeszcze włączyć TVN albo TVP, info i cokolwiek innego i tam cały czas koronawirus i naprawdę zaraz, a czy będzie egzamin ósmoklasisty, czy matura, czy wakacje i patrzcie, ten cały czas się nas napędza, nakręcanko i potem w różny niestety też często zły sposób my możemy sobie to odreagowywać, a właśnie takimi prostymi. Tak.
pójdź na spacer, oddychaj sobie na spokojnie, co nie? Określ ten właśnie poziom lęku i strachu jakoś bardzo konkretnie i nagle się może okazać, że w tym można się odnaleźć. I jeszcze, żeby tak fajnie płynnie przejść właśnie w duchowość, to moje doświadczenie, zacząłem ostatnio wchodzić w takie rekolekcje z jezuitami na zasadzie medytacji. Mhm. Byłem na rekolekcji ignacjańskiej, swoją drogę teraz to próbuję odświeżać i tam bardzo fajna rzecz, oni przed w ogóle medytacją, modlitwą, oni zapraszają do tego oddechu. Poczuj swój oddech, jaki on jest, czy jest płytki, czy głęboki. Potem właśnie uświadom sobie obecność Boga, jeszcze zanim, przed modlitwą. Tak. Że Bóg na ciebie patrzy, że Bóg jest nad tym wszystkim, że On czuwa, że On ogarnia. I dopiero wtedy jakby oni, jezuici, proponują znak krzyża. Mhm. I wchodzimy w medytację. Ja teraz to zacząłem praktykować bardzo fajnie. I rzeczywiście miałem taki jeden dzień, z 3 dni temu, bardzo silnego lęku. Wystrzeliło mi bardzo mocno. Oczywiście niepotrzebnie zacząłem czytać te wszystkie internety i przeglądać Facebooka i katastroficzne rzeczy, ale i w pewnym momencie właśnie byłem tak silnie pobudzony lękowo i wszedłem w tą medytację, pooddychałem i normalnie jak ręko odjął, nie? Poczułem taki głęboki pokój wewnętrzny, tak? Tako zjednoczenie z Bogiem, że Panie, jesteś nad tym wszystkim. Oczywiście, to wszystko może się wydarzyć. Mogą się wydarzyć naprawdę straszne rzeczy, ale nie mam na to wpływu. Dokładnie. Ale mam wpływ na to, co się ze mną dzieje. Mhm. I dzięki na przykład takim technikom, dzięki właśnie, to są bardzo pomocne techniki, nie? To nie ma nic z magiczności, tylko tak jak zauważyłeś, normalne anatomiczne sprawy. I dzięki temu możemy, i jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, do której chciałbym zachęcić Ciebie, właśnie ten hormon stresu, który się pojawia, jest inny hormon, który wypiera ten kortyzol tak zwany, to jest oksytocyna, tak zwany hormon bliskości. I on się wytwarza, kiedy jesteśmy blisko z drugim człowiekiem, nie? I nie chodzi tylko o bliskość tą fizyczną, która jest teraz utrudniona swoją drogą, bo niektórzy może są odosobnieni od swoich narzeczonych, tak? Mam koleżankę, która mówi, narzeczony jest na drugim końcu Polski, ona strasznie cierpi, ale on może się wydobyć, tak? Jeżeli jesteśmy sobie blisko emocjonalnie, a możemy być blisko emocjonalnie. Paradoksalnie, włączasz sobie wideo rozmowę. No, Skype'a włączasz Skype'a, i jesteś z kimś. Jesteś, rozmawiasz, budujesz więź. Tak. Pytasz, co czujesz, dajesz zrozumienie, pozwalasz, żeby ta osoba była wysłuchana. I paradoksalnie wtedy jest na modlitwie to się dzieje, kiedy wspólnie łączymy się na modlitwie. Tak, hormon bliskości, oksytocyna, on wypiera ten poziom kortyzolu i z tego poziomu lęku 190 ogromnego możemy go zbić do poziomu, kiedy jesteśmy w stanie czujności, w tym zdrowym stanie, potrzebnym, adaptacyjnym, nie? Bo patrzcie, my dużo mówimy o lęku i strachu, bo o emocjach można byłoby naprawdę wiele mówić, bo o emocjach często nikt nas nie uczy, nie? Że chłopaki nie płaczą i elo, i tyle, co nie, z jakiegoś poczucia pustki, straty albo czegoś, nie, bo chłopaki nie płaczą, a emocje tak naprawdę tworzą nas, tak jak tworzy nas ciało, co nie, to właśnie ten tlen, który dostarczamy, tak jak tworzy nas, nie wiem, nasza cała cielesność, tak tworzy nas świat psychiczny, naszych emocji, tego, co doświadczamy, i jak mówi święty Paweł w liście do Tesaloniczan, tworzy nas też Duch Boży. I zestawiając te wszystkie trzy rzeczy, dbając o swoje ciało, dbając o swoją psychikę, dbając o swoją duchowość, ja mogę być w pełni człowiekiem, mogę funkcjonować. I w tej sytuacji dzisiaj właśnie takiego trochę dłuższego odcinka, tam pytani, tam bez programów żadnych, chcieliśmy Ci pokazać właśnie, jak sobie radzić z tym strachem i lękiem. Co nie, że strach to tego, czego konkretnie się boję fizycznie, co jest, lęk to to, co sobie wyobrażam. Tak. Idąc na skróty, to się może pojawić i to jest zupełnie naturalne. I tak jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, nasze emocje, które się pojawiają, nie są, są obojętnie moralne. Nie są ani dobre, ani złe. Nie ma dobrych, złych emocji. Są te dla nas przyjemne i te trudne, te, które są nieprzyjemne. I strach i lęk na pewno jest tą emocją nieprzyjemną, która się w nas pojawia. Stąd mamy tendencję do unikania. Właśnie, że odrzucenia. I paradoksalnie, jak powtórzę, przez to wzmacniania tej emocji, nie? Czyli że niby tym się nie zajmuję, a kurna to idzie do góry, co nie? To wszystko w tobie może być. I teraz właśnie na spokojnie znajdź taki swój sposób, co nie? Tak jak mówił nawet Piotrek trochę, żeby ten strach na chwilę tak naprawdę właśnie zobaczyć go, ale w tym spojrzeniu takim całościowym od 0 do 100, co nie, jaki on jest, co robić, żeby właśnie ten poziom lęku dobrze stosować, no bo lęk jest, że muszę dezynfekować ręce, mieć tą odległość, ale z tym naprawdę można funkcjonować i żyć.
aby właśnie się nie zakopać pod kocykiem i herbatką i że nic i w ogóle jestem beznadziejny do niczego i świat jest cały zły. Nie, świat jest piękny. Jest teraz w trudnej sytuacji, ale świat jest piękny. Jesteśmy powołani do tego, aby ten świat przemieniać i sobie właśnie z tymi naszymi trudnymi sytuacjami, emocjami radzić. Tak. Więc... Także masz prawo się bać. Bój się, ale bój się mądrze. Bądź w tym lęku i naprawdę lęk mija. Jeżeli jesteś w nim, jeżeli nie uciekasz od niego, on mija. Można się z nim zaprzyjaźnić. Tak. A jeżeli uciekamy od niego, to on staje się naszym wrogiem paradoksalnie. Zadbaj o relację z Bogiem właśnie poprzez jakiś czas modlitwy, poprzez to, że zwrócisz na niego uwagę, że zobaczysz właśnie z perspektywy Boga, że on cały czas jest, on ma cały czas rękę do ciebie wyciągniętą, aby powtarzać ci codziennie te słowa: nie lękaj się, jestem przy tobie, nie lękaj się. No, 365 razy te słowo użyte w Piśmie Świętym w różnej postaci, aby właśnie człowiek się nie lękał i dzisiaj ty się nie bój. I też zadbaj o relacje z bliskimi, dokładnie, aby tą bliskość cały czas z kimś mieć, bo wtedy poziom twojego lęku i strachu naprawdę, naprawdę opadnie. I z racji, że już tak przedłużyliśmy, jeszcze księże, no, ciebie zapytam, mimo że nie lękaj się, jest to, to zwróćmy uwagę, że Jezus w Ogrodzie Oliwy, tak, też przeżywał lęk, nie? Tak, ja myślę, że te słowa, co nie, że nie, no, lękaj się, tak, tak, nie bój się, to nie chodzi o to, że o nie wchodź na stówę, aha, nie, no, nie bądź, no, na stówie, co dokładnie, nie? Zostaw te ufolce i... Te inne, co tak, nie? Tak, tak. Zejdź trochę na dół. Tak, co nie? Że tak, naprawdę ja jestem. Tak. I to ja jestem silniejszy od lęku, nie? No. I bardzo fajna definicja, że odwaga to nie jest brak lęku, ale działanie pomimo lęku. Tak jak Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Dokładnie. I zakończymy, amen, jeszcze cytatem księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego, sługi Bożego. Strach zapukał do drzwi, otworzyła mu odwaga i nikogo tam nie było. Damy takiego tego screena, żeby nie było na koniec. Dobra, za dzisiaj dzięki. Trochę wyszło, ale mam nadzieję, że przyjemnie się słuchało. Zrobimy może na poważnie bardziej odcinek, ale kamerzysta coś pewnie doda od siebie. Nie ma takich rzeczy. Dobra, dzięki wielkie. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się cieplutko. Z Bogiem.